O 5 nowych karetek z pełnym wyposażeniem wzbogaciła się radomska stacja pogotowia ratunkowego. Gotowy jest już w całości pierwszy odcinek trasy NS. Przedsiębiorcy, którzy mają swoje firmy przy ulicy Marii Fołtyn, apelują do władz Radomia o szybki i generalny remont ulicy. Dariusz Osie, witam Państwa w czwartek 10 października. Zapraszam na informacje telewizji Dali. O 5 nowych karetek z pełnym wyposażeniem, w tym jedną karetkę ze specjalnymi noszami. Wzbogaciła się radomska stacja pogotowia ratunkowego. Ambulanse kosztowały w sumie 3 300 000 zł, z czego 2,5 miliona pochodziło od marszałka województwa mazowieckiego. Pozostała kwota z budżetu miasta. Przekazanie radomskiej stacji pogotowia ratunkowego 5 nowych karetek nastąpiło tuż obok radomskiej Resursy. Miejsce nieprzypadkowe, bo właśnie w Resursie odbywała się uroczysta gala z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego. Jak mówi Piotr Kowalski, dyrektor radomskiego pogotowia ratunkowego, wymiana starych karetek na nowe to nagląca potrzeba. Rocznie same radomskie karetki przejeżdżają ponad 800 tysięcy kilometrów. A żeby było bardziej obrazowo, to powiem, że jest to równoważne 20 okrążeniom kuli ziemskiej na poziomie równika. Radomskie pogotowie nowych karetek by nie otrzymało, gdyby nie przede wszystkim pieniądze z budżetu województwa mazowieckiego. Cała wartość projektu to 3 300 000 zł. 2,5 miliona złotych to dotacja od marszałka województwa mazowieckiego. Pozostała kwota pochodzi z budżetu miasta. Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza, przypomniał, kto stoi za przekazaniem radomskiej stacji pogotowia 5 nowych ambulansów. Są z nami radne Koalicji Obywatelskiej, pani Marta Michalska-Wild, pani Wioletta Kotkowska, pani Magda Lasota, nie ma jeszcze pani Małgorzaty Zając z powodu choroby. Chcę im bardzo serdecznie podziękować, bo one uwrażliwiły nas na mnie, szczególnie też na potrzeby tego. Karetki są w pełni wyposażone. Jeden z ambulansów ma specjalne nosze. Nosze, które prezentowane są w karetce, zainstalowane, są przeznaczone dla osób o dużej wadze. Udźwig tych noszy to jest 318 kg. Są w pełni zelektryzowane, to znaczy, że jedna osoba może załadować i wyładować chorego o dużej wadze. Mają specjalne zabezpieczenia i boczki, które pozwalają też, żeby ta duża osoba nam się po prostu zmieściła na noszach. Nie, tak mówiąc tak kolokwialnie, żeby się nie rozlewała za nosze, tylko żeby ona była centralnie na noszach. Także pomoc drugiej osoby no jest wskazana, ale zawsze możemy sobie poradzić samemu. Podczas uroczystości w Resursie Obywatelskiej zostały wręczone odznaczenia ministra zdrowia, marszałka województwa mazowieckiego i prezydenta miasta Radomia. Uwaga kierowcy! Gotowy jest już w całości pierwszy odcinek trasy NS. W czwartek otwarte dla ruchu zostały dwie łącznice, umożliwiające wjazd i zjazd z wiaduktu w ciągu ulicy Słowackiego. W czwartek także Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozpoczął procedurę przetargową dotyczącą trzeciego etapu budowy trasy na odcinku od Żeromskiego do ulicy Żółkiewskiego. Ponad rok temu ulica Prażmowskiego miała tylko dwa pasy ruchu, a pod wiaduktem łączyła się z ulicą Czachowskiego. Budowa śródmiejskiego odcinka trasy NS rozpoczęła się na początku lipca 2018 roku. Ulica Prażmowskiego to dziś część śródmiejskiego odcinka trasy NS, która jest częścią tzw. strefy wygodnego ruchu. Trasa NS zmienia w ogóle układ komunikacyjny w naszym mieście. Mówię tu oczywiście o tym śródmiejskim odcinku. Odcinek trasy NS od Ronda Mikołajczyka do Ronda przy wiadukcie lubelskim został oddany do użytku w lipcu tego roku. W czwartek natomiast otwarto ostatni element śródmiejskiego odcinka trasy NS. Dwie łącznice umożliwiające wjazd i zjazd z wiaduktu w ciągu ulicy Słowackiego. Te łącznice pozwolą na skomunikowanie osiedla Glinice i Dalin z centrum miasta poprzez wjazd z ulicy Beliny Prażmowskiego na wiadukt. Pierwszy odcinek trasy NS jest już w całości gotowy. Za jego budowę odpowiedzialne było konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów i Budromoc Starachowice. Podpisana jest już także umowa z wykonawcą drugiego etapu trasy, czyli odcinka od osiedla Południe do ulicy Młodzianowskiej. Obecnie trwają prace projektowe. W czwartek także Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozpoczął procedurę przetargową dotyczącą trzeciego etapu budowy trasy na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Żółkiewskiej.
Rakieckiego. To będzie zupełnie nowy układ drogowy w tej części miasta i układ drogowy, który w ogóle zmieni układ komunikacyjny i da komfort poruszania się po naszym mieście przez kierowców. Drugi odcinek trasy NS ma powstać do 30 września 2021 roku. Natomiast cała trasa NS, która będzie liczyć ponad 5 km, ma być gotowa do 2023 roku. Kampania wyborcza przed wyborami 13 października dobiega końca. Dariusz Grabowski, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach do Sejmu, podsumował swoją kampanię. Mówił m.in. o przemocy pieniądza i o składanych przez polityków obietnicach, które jego zdaniem dzielą polskie społeczeństwo. Setki spotkań i uścisków dłoni, także trudnych rozmów, mówi Dariusz Grabowski, kandydat PSL do Sejmu. Polityk, który niegdyś stał u boku Jana Olszewskiego, wskazuje na znamienną cechę tegorocznych wyborów – brak nowych sił politycznych. A co za tym idzie? O głosy Polaków zabiega 5 ugrupowań z ugruntowaną pozycją. Kandydat PSL zwraca też uwagę, że podział tych sił nie jest równy. Także pieniądze, które stoją za ich kampaniami wyborczymi, nie są dzielone sprawiedliwie. Takiej dominacji pieniądza, swoistej przemocy pieniądza, nie pamiętam nigdy. Jednocześnie jest to kampania, w której obietnice wyborcze są tak liczne, tak daleko idące, że wywołują niepokój jednych środowisk, na przykład środowisk przedsiębiorców, i prowadzą do swoistego konfliktowania obywateli. Polityk przypomina swoje główne założenia programowe, czyli m.in. dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, ulgi inwestycyjne i podatkowe dla przedsiębiorców, czy emerytury i renty wolne od podatku. Jednym z punktów jest także propozycja przeniesienia do Radomia ważnych instytucji państwowych. Jeśli ktoś mówi o Radomiu jako mieście wojewódzkim, to pierw niech tu powstaną przyczółki albo takie instytucje, które są na miarę województwa. Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa, Instytut Badania Jakości Żywności Importowanej, Centrum Przemysłu Zbrojeniowego. Dariusz Grabowski mandat poselski z okręgu radomskiego uzyskał dwukrotnie, w 1997 i w 2001 roku. Przedsiębiorcy, którzy mają swoje firmy przy ulicy Marii Fołtyn, apelują do władz Radomia o generalny i szybki remont ulicy znajdującej się praktycznie w strefie ekonomicznej. Wiceprezydent Konrad Frysztak odpowiada, że remont ulicy Marii Fołtyn będzie możliwy najprawdopodobniej dopiero w 2021 roku. O remoncie ulicy Marii Fołtyn rozmawiano podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Z apelem o jak najszybszy remont wystąpili przedsiębiorcy z firm działających przy ulicy Marii Fołtyn, dawniej ulicy Zubrzyckiego. W programie Punkt Widzenia telewizji Dami do apelu przedsiębiorców odniósł się wiceprezydent Radomia Konrad Frysztak. Uprzedzaliśmy właścicieli, przedsiębiorców, że najpierw wybierzemy jedną z tych ulic, która jest ważniejsza, i wspólnie w 2015 roku decydowaliśmy, tak, ulica Żółkiewskiego jest bardzo ważna, bo to droga krajowa. W ramach tego zadania powstanie droga odbarczająca, która skomunikuje wszystkie te nieruchomości. Pod koniec sierpnia Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zawarł umowę na wykonanie nowej dokumentacji dotyczącej ulicy Marii Fołtyn. Na tę dokumentację oczekuje do 29 listopada. Wtedy też ma być znany zakres prac i kosztorys. Ale wiceprezydent Konrad Frysztak nie obiecuje remontu ulicy Marii Fołtyn w przyszłym roku. Ci sami przedsiębiorcy, którzy byli na ostatniej sesji, z którymi rozmawialiśmy o potrzebach w przebudowy ulicy Marii Fołtyn, o wybudowaniu tam ścieżki rowerowej, chodnika, miejsc postojowych. Ci sami przedsiębiorcy również wystąpili z wnioskiem o podwyższenie, o przebudowę sieci gazowej, o podwyższenie, o tak zwane średnie podwyższone ciśnienie gazu. Według wiceprezydenta Frysztaka gazownia nie planuje przeprowadzenia tych prac w 2020 roku. W wieloletniej prognozie finansowej na budowę ulicy Marii Fołtyn zapisana jest kwota blisko 6,5 miliona złotych. Wojenko, wojenko, my pierwsza brygada, czy dziś do ciebie przyjść nie mogę? Te i wiele innych patriotycznych utworów można było usłyszeć podczas przeglądu pieśni wojennej, żołnierskiej i patriotycznej Wierni Polsce, który zorganizował klub seniora działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Impreza odbyła się w klubie garnizonowym 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego. W tym roku wystąpiła także Radomska Orkiestra Wojskowa, która otworzyła tegoroczny przegląd pieśni wojennej, żołnierskiej i patriotycznej Wierni Polsce. Jak mówi Halina Świderska, kierownik klubu seniora, celem przeglądu jest promocja pieśni wojennych i pielęgnowanie patriotyzmu. Jesteśmy tu po to, żeby oddać hołd tym, którzy za nas zginęli.
w tym roku pod hasłem Wierni Polsce. Bardzo przyjemnie tu, bo się możemy spotkać, to jest takie spotkanie dodatkowe, integracyjne. Na przegląd przyjechali m.in. przedstawiciele klubów seniora z Pionek, z Wolenia, Kozienic, Warki, Magnuszewa i Jedni Letnisko. Na scenie obok zespołów muzycznych zaprezentowali się także soliści, którzy zaśpiewali znane pieśni o tematyce wojennej i żołnierskiej, ale nie tylko. Wyjeżdżamy bardzo wszędzie, do wszystkich w ogóle klubów, jakie tylko, do jakich tylko zaproszą. W ogóle śpiewamy różne piosenki, biesiadne, wojskowe i patriotyczne, także wszystkie. Na scenie klubu garnizonowego wystąpiło 16 zespołów. Organizatorem przeglądu pieśni wojennej, żołnierskiej i patriotycznej Wierni Polsce był Klub Seniora, działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Zapraszam na sport i pogodę, a po prognozie pogody na program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem będzie Andrzej Kosztowniak, były prezydent Radomia, poseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat tej partii w niedzielnych wyborach do Sejmu. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.